Mam bardzo trudny, ale jednocześnie niezwykle ważny temat, który w naszej kulturze został gdzieś tam zamieciony, może nie pod dywan, bo pod dywanem niewiele, pod wykładziną, pod nogą. Dziękowanie. Dziękowanie jest to forma przekazu, w której doceniam drugą osobę, jej działanie lub jej wysiłki. Jeżeli komuś dziękujesz, to przekazujesz tej osobie pozytywne emocje. Jeżeli za coś dziękujesz, to przekazujesz te pozytywne emocje za jej działania. I w innych kulturach wschodnich to jest zwane też afirmacją, gdyż ludzie dziękują za wszystko. Za to, że słońce świeci, za to, że deszcz pada, za to, że jest pogoda. Zawsze jest jakaś pogoda i zawsze jest za co dziękować. Co jest najważniejszego? Najważniejsze w tym dziękowaniu jest, że jest to taka forma przekazu, która powoduje u dziękującego powstanie pozytywnej emocji. Czyli osoba, której dziękujesz, dostaje coś miłego i ty, dając coś miłego, powodujesz u siebie wzrost radości. I dlatego życzę ci, abyś dziękował możliwie często. I nie tylko ci życzę, ale ci dziękuję bardzo, że obejrzałeś ten filmik i dziękuję ci, że zrozumiałeś. Dziękuję ci również za to, że pomyślisz przez chwilę, jak to zastosować w swoim życiu. Dziękuję ci za wszystko.